Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku podsumował miniony sezon artystyczny. Ostatni rok pracy tej instytucji był wyjątkowy, choćby z tego względu, że w 2014 roku teatr świętował jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się specjalna gala oraz premiera spektaklu Dziady 3. Łącznie w repertuarze pojawiło się 7 nowych spektakli, m.in. Gugły, Czego nie widać, 5 kilo cukru i teatr naukowy Gra o ton. Sezon jest bardzo udany, jest ogromnie dużo premier. Skończyliśmy sezon jedną z ważniejszych premier, myślę, nie tylko w Białymstoku, ale w ogóle, co jakby potwierdzone jest wieloma zaproszeniami na prestiżowe festiwale w Polsce. Sońką Ignacego Karpowicza, tekstem, który powstał tu, w zasadzie prawie dla tego miejsca. Też jakby współpraca przy tym spektaklu podsumowuje takie dążenia i taką linię repertuarową i artystyczną rozwoju teatru, czyli współpracę, jakby temat dotyczący miejsca, w którym jesteśmy, nasza współpraca ze wschodnimi partnerami, z Białorusią i to w zasadzie z aktorami, którzy reprezentują najwyższy poziom aktorstwa i kunsztu. Więc gdyby ta linia nie była konsekwentna i gdyby ta linia nie była prawdziwa i nie była artystycznie wysoka, to myślę, że tacy ludzie nie chcieliby też tu pracować. To, co uważam z perspektywy reżysersko-dyrektorskiej, to jest to, że po tych 3 latach, a zwłaszcza po tym sezonie, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną ze scen, w której jest zespół. To jest ogromna zasługa pracowników wszystkich tego teatru i gdyby też nie było zespołu, nie byłoby tej energii, nie byłoby możliwości tworzyć takich przedstawień. W ramach sceny inicjatyw artystycznych powstały Migdały i Rodzynki, Szkice białostockie, Spragniony, a także Ławeczka. Publiczność miała też okazję obejrzeć kilkanaście innych tytułów: Antychonę, Czarnobyl Last Minute, Emigrantów, Glany na glans, Gąska, Rewizora, Rozkłady jazdy, Seks nocy letniej, Shakespeare, Szalone nożyczki, Tango prohibicje czy kultowe Zapiski oficera Armii Czerwonej. Przez cały miniony sezon teatr realizował także działania edukacyjne. W następnym sezonie wiele premier, bo przymierzamy się oczywiście w zależności od finansów do 11 tytułów, które chcielibyśmy wystawiać w ramach normalnej działalności, w ramach sceny inicjatyw artystycznych, w ramach powołanej w tym sezonie sceny pracownia. I będziemy dalej penetrować zakamarki Podlasia. Za chwilę przedstawienie Bierzeńcy jako spektakl plenerowy, później jako spektakl w odsłonie teatralnej i również przedstawienie na podstawie w książki jednej z bardziej znanych książek, nie tylko w Białymstoku, ale w ogóle w Polsce, to jest Piwonia niemowa głosy. Historia kryminalna osadzona w 50-tych latach w Białymstoku, pisana gwarą białostocką, pisana językiem nowomowy, który tutaj obowiązywał, w takiej propagandowej, no i myślę, że w świetnej reżyserii również Zbyszka Brodza. Ogólnie w całym sezonie 2014-2015 spektakle obejrzało ponad 29 tysięcy widzów.